Cześć, z tej strony ja, Gaspis19, witam w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Wiedźmin 2 Zabójczy Królów. I ja jako Geralt z Rivii, przy lekkim dropie FPS-ów, nie wiem dlaczego. Będziemy gadać sobie z Cedriciem. Tak, będziemy sobie gadać z Cedriciem. To zanim jeszcze pogadamy sobie z Cedriciem, wyzutujemy tą skrzynkę. A tak czy siak, to pójdziemy sobie teraz do Cedrica, pogadamy na początku odcinka. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji oraz poleceniu kanału, jeżeli to jest tylko możliwe, bo rozwijamy się, mamy prawie 500 subskrybentów. Chcielibyśmy dojść do tych 500, najlepiej byłoby dojść do 1000, żeby YouTube w końcu zainteresował się moją osobą. Ale na chwilę obecną robię to, co lubię, więc cieszmy się z tego, że mam jeszcze chęci do tego, żeby to robić. Więc lecimy z Cedriciem. O co walczą Skojate? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Okej. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Okej. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moryl zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano. Może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Nekery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż Nekery. Czyli Staruch, znaczy Kejran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, Wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki Nekera, dla ciebie będzie to pestka. Okej. Okay. Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Ensid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Moi drodzy, jestem z powrotem, bo był telefon. Poczekam do mnie. Przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Przesadza. Tak. Będziemy tutaj jeszcze trochę. Bo będziemy na zewnątrz, nie będziemy wchodzić do miasta. Bo mamy questy. Questy. I tu mogą być jeszcze inne questy do zebrania. Masz mi mapę.
Jesteśmy w Binduze. Żegota. Cedric, co to jest Żegota? Witam. A tu jest Żegota. Okej. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże, a i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Okej. Co ty tam masz? Sklep jest tu. A, masz tego, zbrojki. Ulepszenie zbroi by się przydało. Jedno, cyk. Ale w kości też możemy pograć. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Aha, więc to tak. Ja cię opierdolę, kurwa, z zapasów domowych. W każdym wieśku to samo. Wchodzimy do czyjegoś domu, kurwa, rozkradamy go, mimo że jest biedny. Tu coś jest. Idziemy zabijać potwory! Po co? Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno, trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Pola? A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Jaką czarodziejkę? Pani Sheila de Tancarville. Znaczno persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać, czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpieszcie się, jak chcecie ją ubiec. Okej. Okay. Staruch to jest Kajran, już o tym wiemy. Oczywiście, kurwa, u mnie na osiedlu ktoś ostatnio tak piłuje jakiegoś, kurwa, grata. Tak mam ochotę wyjść mu wyjebać. Pola szaleństwa. Chyba było teraz słychać. A kłopoty z trolem będą jakieś faktycznie miały ten? Kłopoty z trolem? Jest faktycznie miejsce tylko trola? Jest. Dobra, to pójdźmy do trola. Ja nie mam nic na blisko. Serio? Zużyłem? No nie mam faktycznie. Ale ulepsz zbrojkę. On dwa. Już dwa. Dobra. Da się dać jaskółkę pod... Da się da... Nie. Aha, po prostu mogę tak zażyć jaskółkę. Okej. Okay. Może zblać. Serce mi stanęło. Przerykło. Dokąd zmierzasz, koleżko? Do twojej matki. Nie, tak naprawdę przejdźmy się przez ten las, bo co mam w ogóle z tymi nekrami tutaj zrobić? Nekry będą obok. Ładnie, ładnie tu.
Andriaga. Jesteś brzydki. Ciężkie ataki na nich nie działają, okej. I ty kurwa jesteś. Kurwa. Dzięki panie. No właśnie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwisyn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił i miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Okej. To się cofamy w takim razie. Podnieś pułapkę. A, krąg mocy. To jest... Pod I chyba będzie to. Jeszcze fajnie bym wiedział kurwa co to jest, że wzmocnienie znaki? Chyba tak. Las nieopodal Flotsam. Pogadajmy się z tym wójtem. Znaczy ogólnie dzisiaj nagrywam i jutro też będę nagrywał z inną nakładką na mikrofon. Zobaczymy jak ona brzmi. Jeżeli będzie brzmiała lepiej jak pinpointer, to po prostu zostawimy ją tak jak jest. Co tu się kurwa dzieje? Więcej nikogo nie zda... Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Coyatel. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj, przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę. Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Okej. Questik. Synu. Matka, mówiłem, zostaw mnie w spokoju. Kiedy na mieście mówię, że ktoś... Podobno nie chcesz pozbyć się trolla. Jak go zabraknie, kto będzie mozu utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak dba o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przestanie chlać, to... Jestem wiedźminem, nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Okej. Trochę zakatarzony jestem, ale to tam wiadomo. Zaczęli od królów, a niebawem przyjdą po nas. Znaczy no tak. Ja wiem, że troll się zachlał, bo ja w jedynkę grałem do momentu jak... W jedynkę grałem do momentu, aż byliśmy na ostatnim akcie. Znaczy w dwójkę. Na ostatnim akcie. Potem stwierdziłem, że pierdolę, bo wyszła trójka. Zagrałem w trójkę. Ale na moim starym drewnianym kompie mogłem grać na prawie najniższych.
i granie Velen już było problematyczne. No. Jak tam kurwa zejść? Tędy. O. Tędy? Nie tędy. Którędy? Wait a minute, jak mam tam zejść? Tędy? No w trójce bym tędy po prostu spadł, ale... No tak, to jest jeszcze zablokowane, żeby się nie spierdolić jak na głupi ryj. Tędy? Nie tędy. Przez most. Nie przez most. Jak tam kurwa wejść? Tamtędy chyba. Tędy mógłbyś zeskoczyć. O, tutaj, dobra, nieważne. Trolu. Nie ma. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój. Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz. W pysk. Wow. Nie, to czekajcie. Czytaj. Zaraza. Leś, ja to wczytam. Wczytaj grę. Kłopoty z trolem. Myślałem, że mi grę skraszowało. Nie, po prostu wrzuciło mnie do tego Discorda. Weźmy się jeszcze raz. Aha, trzeba porozmawiać o trolu. Okej. No tak, bo to się zapisało, bo tą ekipę stąd wyciągnąłem, dobra. A przeklikamy to. Przebiegniemy jeszcze raz. Synu. No. Podobnie. Drogi. Dobra, idziemy dalej. To, że potrzebna jest walka, tylko żeby go nie dobijać. Nie pamiętam już, ale spróbujmy zrobić drugą kwestię dialogową. Nie mam wódki. Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy chyba lepiej. W Gothiku, raczej w Arkani, bo czwórka to nie Gothic. Szybciej było tego. Szybciej było tego. Szybciej można było rolować, kurwa, się jak. A tu jest Indriaga, ty. Więcej was matka nie miała. Tamtędy do Endriag w takim razie, okej. O, kolejna. Łati, kurwo. Już? Mogę zlutować, mogę zlutować. Zresztą itemy mi się zebrały. Dobra, F5 dajmy szybko. Nagry został zapisany, bo nie chce mi się znowu biec. Trolu! Nie ma! Czego? Przejść! Czy ja ci wyglądam na karczmarza? Nie ma wódki, nie ma przejścia. A, czyli będziemy się bić, napierdalać, tak czy siak, dobra. Ała. Już nie bij, jużem grzeczny. Jesteś pijany. Ludka dobra, głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście.
Wracam do leża, mięso nie pachnie, baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz chlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. No okej, dowiedz co się stało z trolicą. Quest jest bardziej rozpowszechniony. Myślałem, że tego, że to jest taki dialog, że my nie będziemy mogli się bić z tym trolem. Dobra, ale w sumie nie wracajmy jeszcze. Ktoś w okolicy. Znaki, dobra. Tu ktoś jeszcze jest. Wzmocnienie. Krąg wigoru, okej. Przyjmij mapę. Pójdźmy w tą stronę w lasy. Może zrobimy questy. A pierdolę, podnieść pułapkę. Może jakieś questy porobimy. Właśnie, ja mam teraz o Endriagach. Syna Endriagi. I w bestiariuszu mamy chyba to? Nie, to wiotce to będzie. O! O wilku mowa, kurwa. Zdychaj. Dobra, po Endriagach. Postacie, miejsca, potwory. Lista jest pusta. Mutagen wzmocnienia. O, tu skoja też zabiły typa. Necker. O kurwa. Prawie, nie? Pizdo. Mała, głupia. Necker wojownik. Oreny. Tu skoja te ich pozabijali. To widać już gołym okiem. Ktoś mnie chce gonić? Tam jest Necker. Dobra, chodź tu, kurwa. Coś jeszcze? No ja myślę. Tak, sobie ich jak po prostu rzuciłem. Ja wiem, że gniazda Neckerów albo Endriag będziemy musieli chyba petardami rozwalać, więc na chwilę obecną możemy się cofnąć w sumie do tego, do miasta. Też eksplorujmy. Słyszę go kolejnego jakiegoś, kurwa. A nie! Zniszcz wejście do tunelów Neckerów. Okej. Okay. A ja mam kartaczów, no to teraz jest gorzej. I teraz gdzie są gniazda? To też jest pytanie. Tu są gniazda. A ja...
Nie mam kartacza, nekery według tu ich będzie. Nigdy się nie nauczyłem. Łap to. Niestety nie trafiłem. Dobra, czyli muszę pójść po kartacze teoretycznie. No dobra, to idziemy po kartacze. Musimy się zaopatrzyć w kartacze. Czy ja mogę wytworzyć kartacze? Podnieś pułapkę. Czekajcie, czy ja mogę wytworzyć kartacze? Rzemiosło. Wiedźmińskim jest srebrny, to chuja mogę wytworzyć, kurwa. Idziemy dowiedzieć się na temat trolicy. Czy ja dobrze idę? Tak, nie w tą stronę poszedłem. Dobra, lekki save był, widziałem, ale zapiszmy jeszcze raz. Pójdźmy może do Loredo z głównym questem. Albo tą Malenę ogarnijmy. W sumie możemy ogarnąć tą kobietę elfkę. To się przyda nam chyba do przyszłych questów. Malena. Gdzie mam iść? Tam, dobra. Do jaskini pod Flotsam. A ty to kurwa... Aha, dobra, ciebie to znam. Nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kasze? Czemu kasze? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kasze wpierdala. Nudna płoda. Kurwa racja. Wiedźminie! Geralt z Rivii, to wy, panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to, co się zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. O! Pyta z zwyciężonym. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Dobra, idziemy do jaskini. W piąteczkę idziemy dalej. Jakiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? Żeby nie odwyknął. Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. Wchodzę do jaskini, więc wypijmy sobie kota. Aha, tylko w medytacji. Medytacja. Bicie eliksirów. Kot, jaskółka. Ja mam tylko po jednym. Ja pierdolę, dobra. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz okaże się, do kogo należała. Dobra, idziemy w takim razie. Tam są kolejne znaczki. O, nekery. Kurwa, dawaj dwójkę. No. Chodź tu, kurwa, łatwo. Chodź tu. Więcej was, kurwa, matka nie miała, widzę. O, bo w grupie zaatakują. No właśnie. Po kolei, kurwa, po kolei. Aha. No kurwa, więcej was tu nie było. Łap to. Tak to będziemy robić, cyk. I cyk do tyłu. Jak w gotiku. Ała, to boli, kurwy, jebale. Daj mi Quena.
Do tyłu, Geralt, na pierdolę. Jeszcze raz. Zaraz umrę. Nie mogę się wspinać. Dobra, czekajmy. Poczekajmy. Oni tu pójdą po kolei. Ja pierdolę. Dobra, trzech mogę zdzierżyć. Dobra. Tak to mogę się bawić, nie? Weź kłę na raz i od razu na igni. Łap to. Nie trafiłem. Dobra, kolejny. Kurwa, te wojowniki jebane. To są same wojowniki już. Mhm. Dobra, udało się, ja pierdolę. O. Już? Wszystkie? Wszystkie. To chyba dobry drop. Mam jeszcze 1,5 minuty, żeby kota używać kota, bo to zaraz będzie ciemno jak w dupiu. A się napierdolałem z tymi nekarami, bardzo szybko przyszły w dużej ilości i się trochę wystraszyłem, kurwa. Dobra. O, wyszły kolejne. Dobra, z wami sobie już poradzę. Chyba. Dobra, trzeba iść, póki one nie będą się przychodzić, bo potem będzie kurwa ciężko jeszcze bardziej. A, jeszcze coś mnie goni. No chodź tu. Pizdeczko. Pizd do kleszczu, kurwa. Tędy może przejdę. Ja nie przejdę, ale przeszukać mogę. Mi się zaraz kot skończy, a oni tam dalej siedzą. Ja nie mam kotów tyle. Dobra, idziemy. Idziemy, bo mi się zaraz kot skończy, ja chcę jeszcze zobaczyć, co jest u góry. I odcinek jest długi, moi drodzy. Odcinek też jest długi. Dobra, nekery, siema. Lecimy naokoło. To tu tak ciemno wcale nie było. Dobra, trochę jest może ciemnawo, ale... Wszystko widać, co on spadł? Really? Nie, tutaj siedzi. Dobra, chodź tu. Dobra, moi drodzy, w tym momencie zapiszemy grę. Cały gry zapisany, tak, dokładnie. On spadł. będę się z wami żegnał. Na razie, cześci. Do widzenia.